Istnieje kilka sytuacji, w których możemy poruszać się rowerem po chodniku. Pierwsze, warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu, na przykład silne opady, wiatr, ulewa, śnieg. Po drugie, jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze jest wyższa niż 50 km na godzinę, a chodnik wynosi co najmniej 2 metry i nie ma wyznaczonej drogi rowerowej. Po trzecie, podczas opiekowania się dzieckiem poniżej 10 roku życia.